Witam serdecznie, Mariusz Kawczuk, Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne Tempelburg z Czaplinka. Intensywny weekend za wami. Poszukiwaliście, co udało się znaleźć? No zgadza się, tutaj było blisko 60 osób z 6 stowarzyszeń z całego kraju. Szukaliśmy obozu wojsk szwedzkich, które przekroczyły granicę 21 lipca 1655 roku. Szukaliśmy drobnych przedmiotów osobistych tych żołnierzy. Znaleźliśmy blisko 400-500 artefaktów, z czego 150-200 nadają się tutaj do weryfikacji dalszej. Natomiast obozu szwedzkiego niestety nie udało nam się odnaleźć. A co w tych artefaktach było? Srebrne monety, guziki, osobiste przedmioty mieszkańców tych ziem. Tego naprawdę było bardzo dużo. Mieliśmy właśnie w tej chwili zakończenie naszego zlotu. Podsumowaliśmy je, pokazaliśmy wszystkie odnalezione przedmioty, więc w tej chwili będzie kwestia sprawozdania do WKZ-u. Gdzie prowadziliście swoje prace? Mieliśmy zgodę na jedną z działek na wytypowanym terenie. Takie miejsca są trzy. Teoretycznego właśnie obozu wojsk szwedzkich. Byliśmy na jednej z nich, to jest 38 hektarów. I to właśnie tam przeprowadzaliśmy nasze badania. W jaki sposób pracowaliście? Podzieliliście się na jakieś grupy, czy każdy indywidualnie gdzieś? Byliśmy ustawieni praktycznie taką tylarierą plus nadzór archeologiczny i sukcesywnie, krok po kroku, metr po metrze weryfikowaliśmy ten teren za pomocą wykrywaczy metali. To, że nie znaleźliście tam różnych artefaktów dotyczących potopu szwedzkiego, to znaczy, że tego obozu tam nie było w tym miejscu? To oznacza tak, że w tym miejscu tego obozu nie było. To jest też opinia archeologów, którzy byli z nami. Natomiast na prelekcjach, które były wygłoszone, już zasugerowano nam dwa kolejne ciekawe miejsca, które będziemy weryfikowali w przyszłym roku. Jak ogólnie wrażenia z tego weekendu? Warto było? No oczywiście, że tak. Tym bardziej pogoda dopisała. Ludzie tutaj zadowoleni. W tej chwili wyjeżdżają, jadą po 500-600 kilometrów do swoich domów. Wszyscy są zadowoleni i stwierdzili, że na pewno w przyszłym roku również tutaj się pojawią. Czyli kolejne poszukiwania w przyszłym roku? Zgadza się. Pierwsze poszukiwania będziemy chcieli zrealizować na wiosnę. Termin jeszcze nie znany, natomiast myślę, że to będzie przełom kwietnia-maja. I ponowimy również kolejne poszukiwania, jeżeli oczywiście nie znajdziemy za pierwszym razem, na jesień. Chyba też trochę o to w tym chodzi, żeby od razu nie znaleźć, żeby ta akcja trochę się trwała i żebyście się integrowali też. O to chodziło. Tak, my tutaj z częścią osób pierwszy raz się widzieliśmy, więc to chodziło o tak naprawdę o spotkanie. Szukanie jest przy okazji, natomiast ludzie z tą samą pasją w jednym miejscu, to jest super sprawa. Oprócz tego, co jeszcze się działo podczas tego weekendu? Oprócz poszukiwań, prelekcje historyczne. Tutaj był pan Zbigniew Januszaniec, regionalista nasz, dodatkowo Radosław Herman przyjechał z Łodzi. Także tutaj wielka sprawa, wielkie wydarzenie dla nas. Była również integracja wieczorem, było zwiedzanie pałacu, niektórzy po raz pierwszy tutaj byli, więc pan Bogdan Andziak oprowadził całą grupę wieczorem o 21:00, więc było dużo pytań i ludzie byli zachwyceni. Jaki sprzęt trzeba mieć, żeby poszukiwać właśnie takich przedmiotów? No wykrywacze metali albo ewentualnie ramy, natomiast my zaczynamy od wykrywaczy metali, to jest taki sprzęt ręczny, że tak powiem, do tego pinpointer, czyli do namierzania takiego bardziej szczegółowego, no i wykrywacz, łopata i dobry humor i ruszamy. Jest taki trochę niedosyt, że nie udało się znaleźć tego obozu? Powiem szczerze, że nie. Tak naprawdę fajnie, że ogólnie się spotkaliśmy i to nie stoi nic na przeszkodzie, żebyśmy szukali go dalej. Tak? Oprócz tego, że tutaj nie znaleźliśmy pozycji po żołnierzach szwedzkich, ale odnaleźliśmy dużo innych. Rzeczy pruskie, niemieckie, monety rosyjskie, francuskie, austriackie, więc tutaj dużo, dużo na tych terenach się działo. Ten teren jeszcze dużo ciekawostek kryje? Myślę, że tak. Tutaj ścierały się różne kultury, różne społeczeństwa zamieszkiwały te tereny, więc każde nasze wyjście to jest nowa przygoda, nowa historia do odkrycia. Jakie plany na najbliższą przyszłość waszego stowarzyszenia? No już w przyszłym miesiącu to będzie ciąg dalszy ławeczek pamięci, czyli rewitalizacji zapomnianych miejsc. Tym razem będzie to 19 listopada, katastrofa samolotu LIM 6 pod Czaplinkiem. Pozostał nam niespełna miesiąc, już zaczynamy ciężko pracować, żeby oddać to miejsce tutaj społeczeństwu. Zaprosimy również rodzinę tego pilota i to jest najbliższy nasz punkt. Gdzie dokładnie jest zlokalizowane to miejsce?
To miejsce jest pomiędzy Czaplinkiem a Łubowem, w dość głębokim lesie, ale dlatego też również poza ławeczką, tablicą będziemy chcieli oznakować to odpowiednio, aby ludzie mogli tam po prostu dotrzeć.